Karolina, kogo wkręcamy dla ciebie? Mojego męża Sławka. O, co tam słychać u męża Sławka, no? No ja właśnie jadę na dyżur, dzielnie służyć naszemu państwu. Bardzo ci dziękujemy. Został z dziećmi. A niedawno odebrał samochód po bliskim spotkaniu z Sarną. Biedaczka Sarna, no, bo auto wiadomo się wyklepie. Dokładnie. Tak, super. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dyrektor Antoni Fiflak, Lasy Państwowe. Witam. Rozmawiam z właścicielem samochodu marki Dacia, biorącego udział w zdarzeniu drogowym na trasie między Darłowem a Postominem. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Pan był wtedy kierowcą pojazdu. Tak, ja byłem kierowcą pojazdu. To się doskonale składa, proszę pana, bo tutaj będzie dopłata, proszę pana. Jak dopłata? Chodzi, proszę pana, o wartość ekologiczną zwierzęcia, które brało udział w zdarzeniu drogowym. Proszę pana, nam niestety nie udało się zlokalizować tego zwierzęcia, że tak powiem, powypadkowo. Zostało to zwierzę wpisane w rejestrze lasów na straty. Proszę pana, wartość sarny na przełomie grudnia i stycznia tego roku jest szacowana na kwotę 378 zł netto. Także tam jeszcze jest podatek. No dobrze, jest ubezpieczenie, to proszę się zgłosić do ubezpieczalni samochodu, bo to jest ubezpieczenie pojazdu, aby takie zdarzenia były ściągane z ubezpieczenia. Proszę pana, tak byśmy postępowali. Nie dzwoniłbym do pana, gdyby sytuacja nie była wyjątkowa. No przeanalizowaliśmy monitoring, proszę pana. Proszę pana, nie wiem, co pan tu mi próbuje wcisnąć. Proszę pana. Jakie spróbować ode mnie wyciągnąć wyłudzenie? Tam nie ma żadnego monitoringu. Proszę pana. Nasz monitoring lasów państwowych doskonale określił prędkość pojazdów na rondzie. Dobrze, to jaką prędkością się poruszałem, to niech pan w takim razie powie. Niedozwoloną, proszę pana. Czyli jaką? Proszę pana, zeznają też przeciwko panu świadkowie, proszę pana. No super. Borsuk i lis mówią, że jechał pan stanowczo za szybko. A szalona małżonka razem ze wszystkimi słuchaczami RMF Max. Także po zeznaniach Borsuka, Sławku, nie wywiniesz się. Teraz już po tobie. Nie? Bardzo nam przykro. Miłego dnia mimo wszystko. Dziękuję bardzo. Miłego również. Spokojnych świąt. I spodziewajcie się zwierząt, które będą zeznawać w waszej sprawie bliżej Wigilii. No, ludzkim głosem. Blisko lasu mieszkamy, to nas nawiedzą teraz na pewno. Zobaczysz. Wszystkiego dobrego, cześć. Nie udawaj.